Jak mamusi powiem, że się zwymiotowałam, to nie będę mogła iść do szkoły. Może nie powiem. Będzie na pewno zaraz lepiej. A więc idę do szkoły. Kochanie, kanapkę z serem ci zrobiłam. Dziękuję, mamusiu. Pyszna kanapka. Na pewno wszystko dobrze? Tak, mamo, tak. Dobrze, Marysiu, to życzę ci fajnego dnia w szkole i gdyby coś było, to... No, nauczycielka na pewno zadzwoni. Nie martw się. Okej, mama. Jesteś kochana. Mua. Do zobaczenia, słonko. Cześć. Cześć, Marysia. Cześć. Ta maska naprawdę denerwuje. Masz rację, Marysia. Ja nawet teraz noszę soczewki, bo okulary zawsze mam zaparowane przez maskę. Mam duszności. Oh, lepiej. Hej, my wszyscy musimy maski nosić. To ty też musisz. No dobrze już. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, pani. Na pewno jesteście ciekawi, jaki nowy temat będziemy przerabiać z geografii. Nowym tematem będą wulkany. Proszę pani. Tak, słucham. A nie mieliśmy się testować? O nie, totalnie zapomniałam. No to wyjątkowo inaczej zrobimy. Będziemy się testować pod koniec godziny. Pasuje tak wszystkim? Dobrze. No to zaczynamy lekcję. Ojej, o jak rzeczywiście mam koronę. Powiedziałaś coś? Nie, nie, oczywiście, że nie. A więc... Kto wie, co się dzieje przy erupcji wulkanu? Ja! Tak, słucham. A więc wulkan to taka ogromna góra, która dymi, a jak wybucha, to potoki niesamowicie gorącej lawy docierają do obszarów zamieszkalnych i niszczą wszystko, zwierzęta, domy. Dziękuję ci, bardzo dobra odpowiedź. Zahaczyłaś już o dużo punktów. Tymi punktami, które wasza koleżanka przedstawiła, będziemy się teraz dokładnie zajmować. Przygotowałam do tych punktów tekst i przeczytamy go zaraz wspólnie. Tutaj jest tekst. Kto chce jako pierwszy czytać? Ja chcę. No to proszę, zaczynaj. Jak wybucha wulkan? Wulkan to miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lub kiedyś wydobywała się lawa. Oj, lekcja się kończy, musimy się jeszcze testować. Przyniosę testy. No, więc rozdam teraz testy. To zaczynajcie. Negatywna jestem. Ja też. Ja też. O nie, o nie, o nie! Jestem pozytywna! Mam koronawirusa! O nie! Muszą odstęp trzymać! Spokój! Usiądź proszę natychmiast. Marysiu, pokaż. No rzeczywiście, pozytywny jest. O nie! Marysiu, usiądź przy biurku. Także masz odstęp od innych dzieci, a ja zadzwonię do twoich rodziców. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Pani dyrektor, muszę do rodziców Marysi zadzwonić, jest pozytywna.
Ojejku, tego nam jeszcze brakowało. Nie, ja zadzwonię do rodziców, proszę jej to potwierdzić na kartce. Dobrze? Dobrze. No. Pani Nowak, tutaj dyrektorka szkoły, Marysia jest pozytywna. Marysia, tutaj jest karteczka z potwierdzeniem, że jesteś pozytywna. Dziękuję. Wezmę jeszcze tornister. Dobrze. Marysiu, mam nadzieję, że ten test PCR u lekarza będzie negatywny, bo jak będzie pozytywny, to musimy iść na kwarantannę, cała klasa i ja. O, ja też mam nadzieję, że będę negatywna. Oj, nie wygląda to dobrze, ale powodzenia. Dziękuję. Do widzenia. Cześć wszystkim. Do widzenia, Marysiu. Cześć, Marysia. Już termin zrobiłam u lekarza. Lekarz dokładnie powie, czy jesteś pozytywna. Okej. Weź tą kartkę ze szkoły. A, właśnie. Mamo, ty maskę musisz wziąć. A, faktycznie. No, możemy iść. Hop, hop. Chodź, bądź odważna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu karteczka, że jestem pozytywna. Dziękuję. Okej, dobrze. Oj, przepraszam, jeszcze coś ważnego. Marysia nie lubi, jak patyczek głęboko do nosa wchodzi. Tak, tak, ma pani rację. Dużo dzieci tego nie lubi. Ale no niestety tak trzeba troszkę głębiej tym patyczkiem zrobić. Ale ja będę uważał. Trochę się boję. Nie musisz. To zaczynamy. Ało, wszystko będzie dobrze. Już kończymy. Widzisz, już gotowe. Mam nadzieję, że nie było tak tragicznie. Dałam radę. No to czekamy na wyniki. Zaraz będą. O nie! Test PCR też jest pozytywny. Och nie! Przeze mnie cała klasa będzie musiała na kwarantannę iść. Nie, to nie przez ciebie. Ty też się od kogoś zaraziłaś. Ja winna jestem. Wszyscy byli negatywni. Teraz nauczanie domowe będzie.